Cześć moi kochani, dzisiaj będą niekosmetyczni ulubieńcy miesiąca, czyli moi ulubieni ulubieńcy, że tak powiem. Posłużę się kategoriami, które miałam w zeszłym miesiącu, ale dodam Wam też kilka nowych rzeczy, nowych kategorii, bo tutaj nie wszystko mi się pokrywa. Pierwszy to jest mój ulubiony film zeszłego miesiąca, czyli marca, i to na pewno będzie Atlas Chmur. Ten film możecie teraz dostać z jakąś gazetą, nie jestem pewna z którą dokładnie, ale widziałam w telewizji reklamę, że właśnie gdzieś ten film dokładają. Historia jest bardzo skomplikowana, jest wiele wątków, które się przeplatają. Tam jest trochę nawiązań do teorii o reinkarnacji. Pojawiają się cały czas ci sami bohaterowie w różnych takich wcieleniach, w różnych epokach. Gra tam Tom Hanks, Hugh Grant, do którego się przekonuje z wiekiem, Agent Smith, czyli Hugo Weaving, i Halle Berry. No i kilku jeszcze innych znanych aktorów. Świetna gra aktorska, świetne efekty specjalne. Jest trochę z dawnych czasów, jest trochę z przyszłości, wszystko się przeplata. Jeżeli lubicie takie skomplikowane historie, trochę takie psychologiczne, trochę widowiskowe, to Wam się spodoba. Na pewno jest to film, obok którego nie można przejść obojętnie, a miał i takie recenzje, więc musicie zobaczyć, żeby się przekonać. Także zobaczcie sobie Atlas Chmur, czy Wam się spodoba. Także to był mój ulubiony film. Drugi, programy w telewizji. Ostatnio jakoś tak nie oglądam za bardzo tego, co tam na bieżąco leci, żadnych nowości nie oglądam, ale zakochałam się w serialu, w serii telewizyjnej Spadkobiercy. Nie wiem, czy znacie, pewnie znacie, bo jest dosyć popularny, leciał na wielu kanałach. No i Spadkobiercy to jest taka historia takiej bardzo bogatej rodziny ze Stanów, coś a la Dynastia, coś a la Moda na sukces, tylko grana oczywiście przez naszych aktorów. I aktorzy improwizują, to znaczy reżyser im narzuca, co mniej więcej będzie się działo w danym odcinku, a oni improwizują. No i zapraszani są różni goście, zapraszani są goście z zewnątrz, po prostu aktorzy, na przykład Joanna Liszowska, Wojciech Mann, Maria Czubaszek, i oni też muszą improwizować i wczuwać się w różne śmieszne role. No jest to tak, to jest taki jakby serial, taka komedia pomyłek, no takie śmieszne są sytuacje. Moje ulubione postaci, jeżeli oglądacie, to będziecie wiedzieć, to jest George i Warren. Oczywiście też mają takie imiona właśnie a la Foresterowie. No jest to strasznie zabawne. Ja sobie zawsze nastawiam nagrywanie, bo nie oglądam żadnych seriali na bieżąco, więc nastawiam sobie nagrywanie i po prostu oglądam później, późno w nocy właśnie Spadkobierców, i mnie tak niesamowicie śmieszą. Niektóre odcinki są bombowe, także to jest mój ulubiony program. Ulubiona książka. W tym miesiącu mi słabo szło czytanie, jakoś nie miałam za bardzo kiedy czytać, ale zdecydowanie mogę Wam polecić książkę Corea Taylora, Seven Deadly Sins, czyli Siedem Grzechów Głównych. I ta książka nie wyszła w Polsce, ja ją kupiłam na eBayu. To jest książka wokalisty, frontmana zespołu Slipknot i zespołu Stone Sour. On śpiewa właśnie w dwóch zespołach, to jest mój absolutny idol, jeżeli chodzi o głos, jeżeli chodzi o muzykę. Uwielbiam Slipknot, uwielbiam muzykę metalową, to wiecie, lubię ciężką muzykę. A on napisał książkę, w której opisuje swoje przeżycia, jakby jak złamał siedem, jak popełnił siedem grzechów głównych. No oprócz morderstwa, bo nikogo nie zabił, ale wszystkie inne rzeczy, jakby wszystkie inne grzechy popełnił. I opisuje, on ma taką, to jest trochę taka autobiografia, a trochę taka jego opis filozofii życia, bo on opisuje, że tych grzechów jakby nie żałuje, bo uważa, że dopóki nie krzywdzimy jakby bezpośrednio drugiego człowieka, to tylko siebie, to nie popełniamy grzechu. To jest tak w skrócie jego filozofia, ale musielibyście przeczytać. To jest książka po angielsku, mnie niesamowicie wciągnęła przez to, że ja właśnie uwielbiam jego muzykę, i no i to było ciekawe po prostu poczytać o jego poglądach. No nie ze wszystkimi się oczywiście zgadzam, ale no tak jak mówię, jest to bardzo ciekawe. Fajnie wydana książka, no i taka autobiograficzna. Nie miałam pojęcia o wielu z tych rzeczy, że on miał właśnie bardzo ciężkie życie. Był niekochanym dzieckiem, ciężko mu było w ogóle znaleźć pracę, i dopóki tak naprawdę nie zaczął grać w zespole, to wszystko było na nie. No także, jeżeli po prostu, to jest raczej dla fanów, jeżeli lubicie mocną muzykę, to będziecie znać Corea Taylora, wspaniały głos i warto przeczytać. Dobra, dalej będzie zapachy. Ja Wam w zeszłym miesiącu polecałam świece z Ikei, a w tym miesiącu chciałabym Wam polecić świece sojowe, które palą się zdecydowanie dłużej niż takie standardowe świece parafinowe. I na przykład tutaj mam taką świecę For Everybody, którą kupiłam w TK Maxie. Pytałam się dziewczyn ze Stanów, jak z tymi świecami w Stanach. I podobno cenowo też podobnie wyszło
bo moja kosztowała 30 zł, to była jakaś taka przecena, na Allegro jej widziałam za 60 i jest bardzo duża, bo tutaj jest no na pewno z pół kilo, powyżej. Ja podejrzewam, że ona jest porównywalna do tych z Yankee Candle, jeżeli chodzi o wielkość, a palę ją codziennie i bardzo mało się spaliła. I ten wosk jak się roztapia, to on się roztapia na taki olejek i można go wręcz wcierać w skórę. Zaraz wam o tym jeszcze opowiem. Ten jest o zapachu Anju Pir, czyli jakaś andżurska, czy jakaś skądś tam gruszka. I ona jest, to jest taka strasznie słodka, słodka gruszka. Przepiękny, słodki zapach. Ja jeszcze kupiłam o zapachu ciasta cytrynowego, ale wolę zdecydowanie to i w całym domu mi pachnie. One tak mocno te świece pachną właśnie sojowe. No i podoba mi się to, że podobno są mniej toksyczne niż zwykłe właśnie parafinowe. I druga moja ulubiona to jest Eco Aroma, to wam pokazywałam w... gdzie wam pokazywałam? Ostatnio w jakimś filmie wam pokazywałam. Ta jest właśnie też sojowa i to jest robiona w Polsce, to jest robiona przez polską artystkę. Przez, już wam mówię, żeby nie pomylić się, przez Ninę Dereszewicz. I Nina, dam wam oczywiście do niej kontakt, oprócz takich rzeczy robi różne rękodzieło, także sobie popatrzcie. A ta świeczka pięknie pachnie i można nią wykonywać masaż, właśnie ona jest, ona ma właściwości nawilżające. Także te dwie świece wam w tym miesiącu polecam, świece sojowe. Dalej. Zabiegi. Byłam, nawiązując do świec od razu, to byłam w tym miesiącu na zabiegu masaż świecą. Na tym zabiegu byłam w moim ulubionym Feniksie i znowu pani Małgosia, którą bardzo pozdrawiam, wykonywała mi masaż całego ciała właśnie taką świecą. I to polegało na tym, że właśnie świeca została wcześniej zapalona i ten wosk, który się zebrał, ona mi zrobiła po prostu nim masaż. I co było zabawne, że ten wosk wcale nie zastyga, on cały czas on się zamienia w olejki, on jest bardzo ciepły, więc ten masaż jest bardzo przyjemny. Na początku miałam opory, że nie wiem, że trochę się oparzę może, że to będzie właśnie jakieś tam trochę bolesne. Ale nie, właśnie było niesamowicie przyjemnie. Miałam taki dosyć intensywny masaż całego karku, pleców, bo pani Małgosia powiedziała, że mam strasznie spięte. I bardzo mi się podobało, że na koniec mojej wizyty powiedziała mi, jakie mogę proste ćwiczenia wykonywać, żeby właśnie rozluźniać w ciągu dnia te mięśnie, bo ja pracuję przy komputerze, więc niestety mam cały czas właśnie napięte. I później mnie boli. Także pokazała mi kilka prostych ćwiczeń. Było bardzo miło, także mogę wam polecić śmiało masaż świecą. Dam wam na miarę na dole oczywiście. Aha, i taki masaż w ogóle jest bardzo silnie nawilżający, tak, starczy naprawdę na długo, takie macie wrażenie takiego mocno nawilżonego ciała. A ja jeszcze dodatkowo miałam taki zapach takiego masła kakaowego, waniliowego na ciele, chyba jeszcze na drugi dzień. Okej, okay, restauracje. Nie byłam w tym miesiącu w jakiejś innej restauracji, jak przyjechała Ania Dekretka z Markiem i Karina, to oczywiście poszliśmy do Barnburgera. Dwa dni pod rząd byłam w Barnburgerze, o którym wam już wspominałam, w poprzednich właśnie ulubieńcach. W tym miesiącu, żeby coś innego może wam polecić, to jeżeli jesteście z Warszawy, albo jeżeli przyjedziecie do Warszawy, to polecam wam na Starówce Bar Warszawa. I on jest na samym placu, przy samym Zygmuncie, na rogu. I są dwa bary w Warszawie. Jeden jest właśnie na rogu i on jest trochę droższy, ale tam jest więcej miejsca, żeby usiąść i ogólnie tak bardziej restauracyjnie. A drugi jest, jak pójdziecie kawałek dalej w Miodowo, to w bramie, jak wejdziecie, jest drugi bar w Warszawie, który jest tańszy i tam zwykle po prostu ludzie idą, żeby się napić w weekend. No i tam jest bardzo tanio, no tam są szoty, tam typu po 5-6 zł, piwko, winko, jakieś tam takie rzeczy. Ale też można coś zjeść i właśnie jedzenie wam szczególnie polecam, bo to jest typowe warszawskie jedzenie, na przykład bułki z pieczarkami smażonymi, z cebulą, coś dobrego, jadą kiełbasę w sosie musztardowo-kminkowym, w ogóle takie rzeczy. One są bardzo tanie, bo około 10 zł za danie, a można się naprawdę najść i byłam tam właśnie, byłam tam ze znajomymi. Także bardzo wam polecam Bar Warszawa. Dalej, to była restauracja i kończą się moje kategorie, bo gazet wam w tym miesiącu nie polecę, bo nic specjalnego nie czytałam. I filmy na YouTubie, no to oglądam cały czas te same kanały. Ale z innych moich ulubieńców pokażę wam coś, co kupiłam ostatnio w Outlecie w Piasecznie. Mianowicie buty do biegania. Stwierdziłam, że jest nowy sezon mojego biegania, zaczęłam znowu trochę ćwiczyć. Czekam już, żeby było cieplej, podobno w poniedziałku ma być już fajnie, więc oby było już cieplej. Kupiłam sobie takie buty do biegania, chciałam czarne, bo poprzednio miałam takie biało-szare, one były paskudne. No po prostu buty do biegania nie są ładne, więc one są takie wielgaśne, jak nie wiem, takie solidne i ciężkie, ale buty do biegania tak wyglądają. Także wybrałam sobie po prostu czarne z różowym, bo jeszcze chyba
nie pamiętam z jakim innym jeszcze kolorem, ale stwierdziłam, że będzie ok, akurat mi będzie pasowało do moich spodenek do biegania. Także byłam już w nich na siłowni i bardzo mi się sprawdziły, a zapłaciłam za nie w Biwoku, w Piasecznie, w outlecie 120 zł, więc jest to dobra cena jak za buty do biegania. Ja zawsze kupuję buty Reeboka do biegania, bo jakoś najbardziej mi leżą Adidas, Puma czy Nike, nie bardzo, także polecam Wam właśnie Reeboka. I jeżeli idziecie biegać, to koniecznie kupcie buty do biegania, to jest podstawa. Ja Wam niedługo zrobię film właśnie o samym bieganiu, opowiem jak zaczynałam, jak to robię, dlaczego i tak dalej. Dalej, co Wam tu jeszcze mogę powiedzieć? Tu pokazywałam, a pokażę Wam mojego absolutnego ulubieńca. Każdy, kto do mnie przychodzi, zwraca mi tu uwagę, zobaczcie co mam. To jest taki wielki obraz z moimi zdjęciami z Instagramu. I dostałam to od Instadruk. Oni mają bardzo fajną stronkę, gdzie można zamówić sobie albo plakaty, albo takie polaroidowe wydruki do ramek. Właśnie Waszych zdjęć z Instagramu, to są moje wszystkie, znaczy nie wszystkie, to są... Wszystko to są moje zdjęcia z Instagramu i tutaj mam 120 zdjęć. Musiałam z moich ponad 650 zdjęć wybrać 120, więc też miałam niezły ubaw. Przyszła do mnie Aleska. Cześć. Właśnie, więc dokończę film z nią. Właśnie pokazałam, bo robię ulubieńców niekosmetycznych i pokazywałam InstaFrame. Widziałaś to? No już raz Cię widziałam, bardzo mi się podoba. No. Świetny pomysł. Znaczy to, że moi znajomi jak przychodzą, to każdy tutaj siebie szuka. A ja mówię, nie, nie ma Was. Ja jestem dwa razy. Jesteś? Oczywiście. O. Tu jestem raz i tu jestem drugi raz. Peter jak przyszedł mały, to właśnie siebie szukał i tak, o jestem Zorro i żołnierz, więc się ucieszył bardzo. Także ostatnio nasz kolega, nasz kolega też ostatnio szukał i stwierdził, że ten. Pozdrawiamy Karola, że nie ma mnie, a później, a nie, jednak jestem z tobą na zdjęciu. Tu. Także to jest InstaFrame i oni powiedzieli, że wprowadzą też niedługo opcję, żeby nawet jak ktoś nie ma Instagramu, to będzie można zamawiać sobie taki kolaż ze swoich zdjęć i wgrywać je po prostu na stronę, więc to jest super sprawa. No także tyle, jeżeli chodzi o to i jeszcze patrzę, czy mam jakieś kategorie, bo już wszystko chyba omówiłam. My zaraz w ogóle wychodzimy. Jeszcze o jednej rzeczy Wam, bo tu mówiłam już o zabiegach, o programach, dobra. Jeszcze o jednej rzeczy Wam chciałam powiedzieć, bo się uzależniłam od iPada. Dziękuję Hani Digital Girl, że mi dała cynk na te futerały na Allegro, bo były w różnych kolorach za 30 zł, także możecie sobie na Allegro zobaczyć. I chciałam Wam powiedzieć jeszcze o jednej aplikacji, ponieważ mówiłam właśnie ostatnio Oli, że uwielbiam śpiewać i też Wam mówiłam moje sekrety, że cały czas śpiewam i drę po prostu się, jak jestem w domu sama. I jest taka aplikacja na iPada, która nazywa się Sing. Tak wygląda ta aplikacja i tutaj wybieracie sobie piosenki, które chcecie śpiewać, to jest takie jakby karaoke i możecie śpiewać sami albo możecie śpiewać z kimś, na przykład no z ludźmi z całego świata tak naprawdę. Super. Także to jest fajna sprawa, więc tutaj przede wszystkim miałam ubaw taki, że śpiewałam sobie z ludźmi na przykład z Japonii czy skądś tam, to było mega fajne. Oczywiście nie dam Wam mojego niku, żebyście nie wiedzieli jak się darło, ale powiem Wam, że to jest dobra zabawa i naprawdę mogę Wam polecić Singa, także dam Wam też namiary na dole, a Wy mi polećcie, jakie jeszcze mi polecacie na iPada aplikację, bo jestem jeszcze nowa i na razie ściągam sobie tylko gierki i to, co miałam po prostu na iPhone'ie. No, także tyle. Dobra, to my uciekamy i dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pa, pa! Pa.